Witam was wszystkich. Dzisiaj chcieliśmy pokazać wam, czego nie wolno robić w lesie. Oczywiście jest plusowa temperatura, więc dlatego tak jestem ubrany. Au. Tak, dobrze, dobrze jest, wszystko tak. Cześć. Dobrze, powiedz co jest... coś o sobie. Mam na imię Filip. Tak, a skąd ty lecz przyjechałeś? Z Wojkowa. Aha, dobrze, a co nas zaprezentujesz? Chciałbym pokazać salto. Synna jest twoja. Zbytnio mnie nie zaskoczyłeś, gdyż nie wyraziłeś swoich uczuć. Było to monotonne i głupie. Nic nowego. Zgadzam się z powiedzeniem Kuby. Nie podobało mi się to. A ja powiem swoje zdanie. Filipie, przyjechałeś tu z daleka. Wojku, powiem gdzie jest Wojku. W Polsce. Aha. Tak, dobrze, Filipie, przyjechałeś tu z daleka i... Kurczę, no, jakby to wyrazić, moje uczucie jest takie, że potrafisz więcej, ale nie potrafisz pokazać tego. Małgosia dobrze mówi. Filipie, z przykrością stwierdzam, jestem na nie. Przykro mi, Filipie, ale moje serce nie jest dla ciebie. Jestem na nie. Nie zaśpiewałeś, nie zatańczyłeś. Jestem na nie. Dziękujemy. Następny! Tutaj. Następny! Ja. Dziękuję. I po pierwsze, w lesie nie wolno śmiecić, nie? To jest podstawowa zasada, nie? Chcesz? Pewnie! Ej! To w lesie nie wolno krzyczeć! Co? W lesie nie wolno krzyczeć! Co? Nie wolno krzyczeć w lesie! Aha! Szczególnie na zwierzęta chronione. No, po prostu one są chronione. Uciekamy. Jakiś psychopata? Oje. W lesie nie wolno rozpalać ognisk, ponieważ mogą wywołać jakiś pożar, który trudno ugasić. Stay.